Cześć, z tej strony Bartłomiej Król, firma Navitas Angling. Znajduje się w Rockworldzie, czyli najlepszym sklepie dla karpiarzy w Polsce, gdzie prezentuję nowość, czyli markę Navitas. W tym filmie przedstawię Wam różnice między poszczególnymi seriami. Opowiem Wam o nadchodzących nowościach, które lada moment zawitają w sklepie stacjonarnym i internetowym rockworld.pl. Zaczniemy od butów, czyli naszej jakby kolekcji obuwia. W ofercie Rockworldu teraz dostaniecie na tą chwilę dwa rodzaje. Jest to seria Polar Techy, które charakteryzują się tym, że są dedykowane na wiosnę, jesień, zimę. Są Polar Techy nie bez przyczyny, bo mają wypełnienie polarowe w środku, czyli są bardzo, ale to bardzo ciepłe, dodając jeszcze grubą skarpetkę, naprawdę mroźne, zimowe dni możemy w nich spędzać. Jak możecie zobaczyć, gumowany dół, czyli spokojnie możemy wchodzić do wody, chodzić po błocie, rosie, śniegu, wszystkim, a w środku noga pozostanie sucha. Te buty bardzo lekkie, wygodne, idealnie sprawdzą się na każdą zasiadkę. Ten but to seria SQ1 High Top, w ofercie również jest wersja Low, ale o tym później. Te buty typu trekkingowego charakteryzują się tym, że są bardzo lekkie, przygotowane na dalekie podróże od auta na stanowisku. Oddychają, ale pokryte są delikatną powłoką hydrofobową, czyli jeśli przemieszczamy się podczas porannej rosy, to utrzymują nogę w środku suchą. Jak możecie zobaczyć, wzmocnienie przy samej podeszwie, żeby żadna woda, w przypadku właśnie jak idziemy rosą, trawą, czy po prostu gdzieś tam delikatnie wejdziemy do wody, nic tam nie przemokło do środka. Dobrze trzymają kostkę, idealne tak naprawdę na każdą porę roku, nie tylko na ryby, ale również i w góry czy do kościoła. Te buty dostaniecie już od ręki w sklepie Rockworld, natomiast w ofercie Navitas ma jeszcze buty typu Wave oraz SQ Lowy, które lada moment zawitają na półki sklepowe sklepu Rockworld. Teraz sprytnie przeskoczymy do tej części kolekcji, z której firma Navitas jest znana i słynie, czyli serii dla kobiet. Niewiele marek wędkarskich, karpiowych ma serię dla kobiet w swojej ofercie. Firma Navitas posiada aż dwie. Czemu to jest tak ważne? Dlatego, że my, karpiarze bądź wędkarze, bo to nie jest stricte karpiowa marka, chcemy często nakłonić swoje drugie połówki, żeby pojechały z nami na zasiadkę nad wodę, wypoczęły od codziennego zgiełku, problemu, obowiązków domowych. To dzięki właśnie takim ciuchom z serii Navitas, które są stricte dla kobiet i są jakby stworzone dla wędkarek, poczują się one na pewno zdecydowanie lepiej na zasiadce. Zaczniemy od serii Lili, która z nami jest dłużej w ofercie. W ofercie mamy koszulkę klasyczną z krótkim rękawkiem. Do tego bluza z kapturem typu kangurka. Jak możecie zobaczyć, piękne wstawki serii Lili w kapturze. Do tego joggery z kieszeniami na zamek i typu zwężane nogawki. Oraz uzupełnieniem całej tej serii jest seria Sherpa, bo jak wiemy, panie lubią ciepło, więc paniom musi być ciepło. Do tego mamy właśnie Lili Sherpa hoodie rozpinana z bardzo, ale to bardzo ciepłym futerkiem w środku, takim miśkiem, który jest zarówno jakby na klatce piersiowej, w rękawach oraz w kapturze, czyli wszędzie paniom będzie ciepło. Oraz uzupełnieniem serii Sherpa będą spodnie, również z kieszeniami na zamek i z bardzo ciepłym misiem w środku. Jakby tego było mało, no to oczywiście jeszcze czapeczka w kolorze Lili, takim różowym do tego, żeby było ciepło. Tak prezentuje się seria Lili. Teraz przejdziemy do nowej serii Light Green. Powinna być damska głowa, trzeba jej usta mu namalować. Po wielkim sukcesie serii Lili w tamtym roku postanowiliśmy wprowadzić kolejną serię, tym razem Light Green. I tutaj w odróżnieniu od serii Lili, ta jest taka bardziej overfit, taka luźniejsza.
W ofercie znajdziemy koszulkę. Do tego mamy bluzę również typu kangurek z kapturem. Spodnie. I teraz są właśnie tutaj najbardziej widać tą różnicę, czyli one są takie luźniejsze. Czyli jeśli panie lubią bardziej taki styl dresowy, no to te będą zdecydowanie lepsze. Również z kieszeniami na zamek. Do tego, żeby również było ciepło, a coś innego, to tym razem Sherpa Pullover. Bardzo fajna bluza. Uwielbiam ją, jeśli chodzi o dla mężczyzn, bo jest taka sama, tylko w innym kolorze. Bardzo ciepła, idealna na ryby lub nie tylko. Oraz coś, czego w sumie do tej pory nie było na rynku wędkarskim, to shorty dla pań, no bo wiadomo, lato się zbliża, trzeba dobrze wyglądać na zasiadce, upały po 30-40 stopni. To, drogie panie, shorty od marki Navitas już na was czekają. Teraz przejdziemy do serii Camo, która przez wielu z was uważana jest za jedną z najlepszych w naszej ofercie, ale często pytacie, czym się różnią, bo mamy naprawdę sporo produktów z serii Camo Identity. Po to tu jestem, żeby wam opowiedzieć. W serii znajdziemy koszuleczkę z krótkim rękawem. Tu akurat duży rozmiar, bo mamy rozmiary od S do 3X, a z niektórych serii nawet do 4X. Dalej mamy bluzę, kangurkę, zwykłą. Kapturem nierozpinana, cienka, dość cienka, nie jest to najcieńsza bluza, więc idealnie się sprawdzi we wszystkich warunkach. Logo Navitasa na rękawie. Dalej w ofercie z Camo znajdziemy spodnie. Niestety one dopiero jadą do Rockwolda. One są, charakteryzują się tym, że są rozpinane, czyli możemy używać ich na różne sposoby. Na przykład w lato często są zimne poranki, to zakładamy całe, później odpinamy sobie nogawki i mamy krótkie spodenki, więc tym się charakteryzują spodnie dedykowane do tej serii. Nazywają się Zip of Camo Joggers. Oraz z serii Camo znajdziemy serię Sherpa. W sumie ona jest uniwersalna, jeśli jak nie mieliśmy serii dla kobiet, to również kobiety ubierały się. Znajdziemy również serię zieloną z Sherpy. Charakteryzuje się tym ciepłym miskiem, którego mogliście zobaczyć w serii dla kobiet. Dokładnie ta sama zasada. Oczywiście jest rozpinana, czyli możemy się rozpiąć, jak nam jest za ciepło. Uzupełnieniem serii Camo Sherpa są oczywiście spodnie kamuflażowe z ciepłym miskiem w środku, które są tak ciepłe, że naprawdę muszą być srogie zimy, żeby założyć jeszcze coś pod nie, a tak to na gołe ciało, bardzo przyjemne oczywiście w dotyku, żeby miło spędzać zasiadkę wędkarsko-karpiową. A teraz seria dla tych, którzy cenią sobie minimalizm, mniejsze logotypy, nie obnoszenie się z tymi wielkimi logotypami. To seria Core jest idealna dla nich. W ofercie mamy kolor czarny, bardziej casualowy, który możemy założyć wszędzie, oraz zielony, bardziej wędkarski. W ofercie znajdziemy oczywiście koszulkę, długie spodnie dresowe, krótkie spodnie dresowe oraz bluzę typu kangurkę. Uzupełnieniem serii są czapki w kolorze z daszkiem zielonym i czarnym oraz czapka zimowa w kolorze zielonym. Poza tym, co wam przed chwilą zaprezentowałem, w ofercie marki Navitas znajdziecie również wiele innych koszulek, bluz, czapek, obuwia czy odzieży wierzchniej, jak kurtki czy kamizelki. Więc proszę, śledźcie na bieżąco stronę internetową sklepu rockwold.pl. A teraz nowości. Nowości, jakie zaprezentujemy z kolekcji Wiosna-Lato, to dwie serie koszulek z serii Diving oraz Carp Hero. Do tego koszulka z długim rękawem w kolorystyce Camo Identity. Do tego bluza typu krunek, czyli bez kaptura, również z serii Camo Identity oraz czapka z serii Diving. Te nowości pojawią się do końca kwietnia na stanach magazynowych sklepu rockwold.pl, także zapraszam was do śledzenia oraz kupowania produktów marki Navitas w sklepie rockwold.pl.